Cześć, witam was przy Petition Architect. Wiem, dawno nie było żadnego filmiku na moim kanale. Od ponad 2 miesięcy nie było żadnego nowego filmiku na moim kanale, a ostatni filmik na moim kanale był w dodatku z The Sims 4. No ale nie nagrywałem nic, ponieważ nie miałem karty graficznej mojej. Ponieważ po raz trzeci mój Radeon R9 280X spalił się po raz trzeci w ciągu roku. Karta zawsze była naprawiona, nigdy nie została wymieniona. Jakiś więzień tutaj się właśnie buntuje, więc trzeba go uspokoić pałą albo porazić prądem. Ale dobra, wracając do tego, co mówiłem. Na początku września. O matka, jakaś bójka. Na początku września spaliła mi się karta, ten mój Radeon R9 280X. Karta trafiła do serwisu i przez 13 dni roboczych nie dostałem żadnej odpowiedzi, co z tą kartą się dzieje. Po 30 dniach roboczych sklep. I po kilku telefonach do tego sklepu, sklep udzielił mi odpowiedzi, że dostanę zwrot gotówki. Jest, nareszcie, zwrot gotówki. Tylko o tym myślałem, ponieważ dowiedziałem się, że są nowe karty od Nvidia. Jest to GTX 970. Właśnie taką kartę sobie kupiłem. Od Asusa. Całkiem fajna, dobra, fajnie się gra. No wiadomo, przy moim mam procesor taki, jaki mam, AMD FX. Dokładnego numeru nie pamiętam, ale chyba 8350, coś takiego. No przy tej grze wiadomo, jakoś FPS-ów w tych najnowszych grach nie będę, przy tym procesorze, nie będę mieć jakoś dużo FPS-ów, ale no wiadomo. No ale procesor daje radę, tak? No w Battlefieldzie mam tych FPS-ów tam dość dużo na wysokich ustawieniach, chyba tam nie wiem, 80 stałych FPS-ów, czyli nie jest źle. No i cóż, tą kartę, którą mam, nie wiem, tam od 3 dni chyba, czy tam od 2 i nadal się sobie ją tam testuje i tak dalej, i tak dalej. Sorry, ale telefon mi tutaj dzwoni, muszę go wyciszyć. Okej, już. Dobra, co do nowości na moim kanale, bo na pewno będą, wiadomo, teraz są same premiery fajnych gier, więc na pewno coś będzie na moim kanale. Jakiś nowy filmik na moim kanale, oprócz tego, co teraz nagrywam. Z tych nowych gier to na pewno będzie ten nowy Assassin, ten Unity, nie wiem jak to się czyta, ale wiadomo o co chodzi. Ten najnowszy Assassin, który wraca do Europy, do Paryża. To, co mi się podoba w tym najnowszym Assassinie, to jest to, że wraca do Europy. Głównie dlatego kupię tego najnowszego Assassina. No i tam wiadomo, tam coś tam dodali, tak? Poprawili, system walki poprawili, ale jak pewnie każdy wie, system walki będzie prosty, dziecinny i w ogóle. Ale chociaż mogę się mylić i mam nadzieję, że się mylę. I gra naprawdę fajnie by było, gdyby była trudna, tak, a nie taka, żeby nie wiem, małe dziecko w tą grę mogło spokojnie przejść ze zamkniętymi oczami. Bo naprawdę Assassin jest bardzo łatwą grą. No przynajmniej te pierwsze części były te troszkę trudniejsze chyba niż te kolejne. Następna gra, jaka będzie na moim kanale, to będzie Far Cry 4. Ze względu na to, że kupiłem sobie tego GTX 970, tą Far Cry'a dostałem za darmo, to znaczy miałem do wyboru Far Cry'a 4, nowego Assassina i tą grę wyścigową od Ubisoftu. Nie pamiętam jak ona się nazywa, ale na pewno kojarzycie. W grudniu będzie miała premierę dopiero ta gra wyścigowa. Wybrałem Far Cry'a 4. Far Cry 4, no chyba będzie dobrą grą. Tak mi przynajmniej mi się wydaje. Trójka była fajna, dwójka też, jedynka też. Nie no, a nie, trójka była naprawdę mocna, fajna. Odświeżona. Super gra, można by powiedzieć.
Co tam jeszcze będzie dalej? Dalej to nie wiem, no na pewno chciałbym nagrać coś z Battlefielda, ale najchętniej nagrałbym jakiś filmik z tego ostatniego dodatku, który się nazywa Dozgrywka Ostateczna, czy Ostateczna Dozgrywka, coś takiego. Ogólnie ten dodatek miał być teraz pod koniec października, ale tam mają opóźnienia, tak jak kiedyś tam pisali gdzieś na jakimś forum i prawdopodobnie ostatni dodatek będzie w listopadzie, więc może w tym miesiącu jeszcze coś nagram z Battlefielda. Na pewno nagram jakieś ciekawostki i tak dalej, bo na pewno będą w ostatnim dodatku. No i cóż. Aha, na pewno z tych gier, czyli Assassin, z najnowszego Assassina i z Far Cry 4 nakręcę jakieś, nie wiem, 2-3 gameplaye. Może jakieś nakręcę jeszcze ciekawostki, jeżeli będą. Na pewno nie nakręcę, nie wiem, gameplayu z całej gry, bo to nie ma sensu, bo pewno na polskim YouTubie będzie takich filmików czysto gameplayowych. No wiadomo, jak ktoś będzie chciał sobie obejrzeć na YouTubie, to sobie obejrzył jakiegoś słynnego YouTubera, a jak ktoś będzie chciał kupić, to sobie kupi i sam zagra. I sam zobaczy, o co, jak całą historię sam zobaczy w tej grze. Dobra, ogólnie gram sobie teraz ostatnio w Prison Architecta, w najnowszym patchu, w Alfie 26 chyba, w tym patchu, naprawiono błąd z zapisywaniem gry na komputerach, których nazwa użytkownika ma na przykład polski znak, czyli on, i tak dalej, eu jak łyżka na przykład. Więc mogę bez problemu zapisać grę, a później ją później tą grę wczytać, tak? Wcześniej nie mogłem tego zrobić. Nie, samą grę chyba kupiłem rok temu i przez rok grałem, nie wiem, pograłem z kilka godzin, no ze względu na to, że nie mogłem jej zapisać, a później wczytać, więc no, gra mijała się z celem jakimś. No i co, no co, może opowiem coś o tym więzieniu. Chociaż nie wiem, co tutaj mówić, bo nie znam się za bardzo na tej grze. Tutaj mam warsztaty. Ten warsztat, ten tutaj jest zamknięty. Jak na razie więźniów usiłuję zmusić do pracy przy tych stołach, bo na tych stołach robią jakieś łóżka czy coś w tym stylu. Tutaj mam blok celny numer A, tutaj blok celny numer B. Tutaj mam kuchnię, tutaj mam tą kantyny. Tutaj więźniowie sobie jedzą, tutaj mam psy. Psy są przydatne, bo obłąchują więźniów i znajdują jakieś tam, wiecie, papierosy i tak dalej, jakieś tam trucizny, jeżeli gdzieś tam znajdą. A mają cię znaleźć. No, tutaj jest mój ulubiony strażnik, który ma przy sobie pistolet, czy tam jakąś inną broń, strzelbę może. No i taki... Boże, jak on się nazywa? Przed chwilą to powiedziałem. No, strażnik ten jest bardzo fajny, ponieważ może zastrzelić więźnia. Tudy, no, nie zachowuje się prawidłowo, na przykład, nie wiem, bije się z kimś innym. Niestety musiałem dwóch więźniów raz zastrzelić, ponieważ, no, przesadzili lekko i nie mogłem ich uspokoić, więc musiałem użyć siły. Ogólnie jeszcze jeden strażnik, jeszcze jeden taki strażnik gdzieś tutaj jest, ale... nie wiem, gdzie on jest teraz. O, tutaj jest. Ogólnie mam tutaj takiego fajnego więźnia. Jakąś legendę. Jak widzicie, legendarny jest. No, lubi się bić z innymi. To jest prawda. On chyba najczęściej się bije. I najczęściej dostaje od strażników pałą po łbie. No ale fajny jest.
przynajmniej nudno tutaj nie jest. No, jakaś bójka musi być, bo tutaj normalnie to taka nuda by była troszkę, gdyby się tutaj nic nie działo. Dobra, widzę, że już to 10 minut nagrywam, z czego pewnie 7 minut gadałem, czemu nie nagrywałem na moim kanale. Ale dobra, to było na tyle chyba. Tak jak mówiłem, w najbliższym czasie będą nowe filmiki z nowego Assassina, z tego Far Cry'a najnowszego. Ogólnie muszę zamówić chyba dzisiaj tego nowego Assassina, zamówię jakąś wersję kolekcjonerską. Może pokażę otwarcie tej wersji kolekcjonerskiej w jakiejś tam lepszej jakości. Oczywiście statywu nie mam, żeby to fajnie nagrać, ale no cóż, bez statywu też jakoś nagram, jakoś sobie poradzę. No dobra. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku, który będzie, no już niebawem, z najnowszego Assassina. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.